Cześć, witajcie na kanale Git, z tej strony Burzyk z Domanem. Siemanko. Mamy dzisiaj dla Was następną propozycję sieci sklepów Biedronka, czyli Smartwatch. Tym razem jest to Hyker Chrono 3. Hyker Chrono 3. Jakiś czas temu na naszym kanale mogliście oglądać drugą wersję, drugą odsłonę tego zegarka. Chrono 2 był bardzo dobrze oceniany, nie tylko u nas. Tak jest. No i ten zegarek, aby przeskoczyć poziom Chrono 2, będzie musiał się bardzo mocno postarać, a nie będzie takie proste, to zostawię Tobie w ogóle. Gdzie Panie w gąbkę? Przepraszam. Pudełeczko takie hikerowe, klasyczne, skośne, które ciężko jest złożyć i zrozumieć. W środku w zestawie mamy instrukcję. Przewód do ładowania oczywiście z tą bardzo długą końcówką micro USB, bo zwykłym takim telefonicznym będzie po prostu za krótko, żeby go naładować. Kartę gwarancyjną. Sam zegarek. Sam zegarek, który bardzo mocno zmienił się w stosunku do poprzednika. Tamten był taki prostokątny, jeżeli chodzi o tarczę. To, że był prostokątny, to jest, drogi Konradzie, najmniejsza zmiana. Myślałem, że powiesz najmniejszy problem. Również, bo akurat to jest tylko i wyłącznie kwestią gustu. Przede wszystkim zegarek zmienił styl. Tamten był zegarkiem eleganckim, z ładnym paskiem. Buraczkowym, pasował Ci do spodni. Akurat tamta wersja tak. Ten już poszedł bardziej w stylistykę sportową, moim zdaniem. Takie trochę Samsungi Giry. No dokładnie, zegarek dla aktywnych, nazwijmy to. Oczywiście z wszystkimi funkcjami smarta, ale o nich później. Jeśli przyjrzeć by mu się dokładniej, to widać wokół tarczy na górze i na dole taką chropowatą strukturę, która razem z całymi ramkami powinna uchronić zegarek od większości zarysowań. Na górze mamy oczko aparatu, którego jakość jest pomijalna. Pewnie jakieś 0,3 megapiksela. Zależy od której strony patrzycie, więc nie będę już mówił lewej czy prawej. Na jednej z krawędzi mamy dwa przyciski funkcyjne. Jeden służący do uruchamiania oraz posługiwania się wszystkimi aplikacjami i menuskami. Drugi również, to pokażemy na przykładzie. Warto wspomnieć, że wyświetlacz o przekątnej... No, w przypadku okrągłych konstrukcji to przekątna nie jest, nie może jest taka prosta, ale ona fortunnym, jest jeden... fortunna, ale nie. Nie jest to może fortunna wypowiedź, ale mamy 1,22 cala z rozdzielczością 240x240 pikseli. Jest to wyświetlacz okrągły dotykowy LCD. No właśnie. To wszystko zademonstrujemy, kiedy przejdziemy do samego systemu. Na drugiej krawędzi mamy gniazdo mikrofonu i gniazdo ładowania, które swoją drogą niełatwo jest wyjąć, ale da się. No głęboko tam trzeba wcisnąć to końcóweczkę. Prawda. Uwierzcie mi, że zwykłymi ładowarkami telefonowymi naprawdę nie da rady tego naładować. Zegarek nie jest wodoodporny. Jest odporny tylko i wyłącznie na zachlapania, na wstrząsy. No i to takie zachlapania, wiesz. Bardzo delikatne. Podczas nawet, mycia rąk i to tak delikatnie. Nawet w instrukcji napisali, żeby nie spotykał się z płynami. Dokładnie, nie spotykał się z płynami. I że nie jest to zabawka. Pasek akurat jest bardzo podobny do tego, który był w dwójce. Również takie gumowane tworzywo, które jednak jest dobrej jakości. Zarówno nie wywołuje żadnej nadwrażliwości skóry u mnie, nie poci się, a całkiem nieźle trzyma. Elastyczny pasek. Na ręku. Fajna, posrebrzana zapinka, to akurat jest bardzo w porządku. Na odwrocie kilka informacji na temat zegarka oraz producenta. Głośnik też tutaj widzę między innymi. I głośniczek, tak, który jest głośny. Głośny jest? Jest głośny, jest nieznośnie głośny i tak jakościowo kiepski, że po prostu no nie jest przyjemne, kiedy jakieś powiadomienia otrzymujecie. Naprawdę może zmęczyć. Telefon sam w sobie jest... Zegarek. Przepraszam, właśnie. Zegarek sam w sobie jest telefonem poniekąd. Dlaczego? Dlatego, że... To już jak telefon wygląda zminiaturyzowany. No właśnie. Mamy tutaj przede wszystkim baterię o pojemności... Baterię o pojemności 230 mAh. Tak jest. 230 mAh, co pozwala na mniej więcej 3-4, może przy dobrym wietrze i delikatnym korzystaniu, dni, 4 doby pracy zegarka bez ładowania. Ładuje się przynajmniej dość szybko. Ty, a tutaj oni chyba chcieli zrobić chyba pulsometr, ale coś nie wyszło. No, chcieli zrobić pulsometr, ale nie zrobili. Dlatego zostało tylko i wyłącznie takie oczko. Panie Adrianie, wróć pan tam na kopertę, bo
znajdziemy tutaj gniazdo na microSIM kartę i microSD do 32 GB. I microSD do 32 GB. Jak widzicie, wkładając tutaj kartę SIM, jest to w zasadzie normalnie działający telefon. Oczywiście pozbawiony wielu funkcjonalności telefonu, ale da się z niego zadzwonić, da się odebrać połączenie, da się wysłać SMS-a i jeśli ktoś tylko chce, to może w ten sposób można zdjęcie zrobić. Ten zegarek wykorzystać. Profilowe nowe na Facebooka. Ale tylko i wyłącznie, jeśli macie włożoną kartę pamięci, bo bez niej niestety zegarek krzyczy od razu za mało miejsca. Powiem Wam od razu, że cała ta konstrukcja waży 62 gramy. Z baterią. Bezproblemowo działa opcja nawiązania połączenia telefonicznego w połączeniu z książką telefonu, który jest sparowany przez Bluetooth. Zadzwonimy do Konrada. Konrad Domański, numer komórkowy. Połącz. Połącz przez Bluetooth. No i zaraz poczekajmy. U mnie już w iPhone'ie wybieranie numeru jest podkreślił, aktywne. U mnie w iPhone'ie. A u mnie w LG też. Są wibracje, działa. Odbierz. I powiedz coś. Powie po. Dobra, teraz normalnie mówię. Czuję się jakby Foxtrot 9. Dokładnie tak to działa, jakbyśmy... Bravo, Tango Down, Tango Down. To wygląda fajnie, prawda? Left, left. 5 o'clock. Return to the base. Dobra, to działa. Do tego przyczepić się nie można. A czekaj, rozłączę. Ja rozłączę, przecież ja mogę rozłączyć. Ja wykonałem, ja rozłączę. Charlie Foxtrot, co to w ogóle? Połączenia głosowe, jak widzicie, działają bez problemu. Wiadomości tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu na urządzeniu. Dalej przechodząc, mamy alarmy, mamy alarm o bezczynności, czyli tak zwanym trybie bez ruchu, który możecie sobie skonfigurować. Wiesz, co ci powiem? Chciałbym zobaczyć, jak działa przez ten aparat zczytywanie kodów QR. No nie działa za bardzo. Znaczy, nie mamy żadnego do testu w tym momencie, chyba na pudełku też nie było. O, ale dobra, nie. Ale nie ma sensu, szkoda czasu. Tak, mamy kalkulator. Jak wszystko akurat widzisz, wszystko jest. Mam wrażenie, że odrobinkę tarcza, czyli ekran jest za mała i nie wszystko się dokładnie na tym ekranie mieści. No i trochę takie spowolnienia są, jak przewijamy. Dokładnie. No niestety dwa motywy tylko i wyłącznie na tapetę, ale to tam też jest drobiazg. Menedżer plików po włożeniu karty pamięci. Mamy standardowe dla urządzeń z gniazdem na kartę SIM narzędzia. Mamy dyktafon, mamy tryb oszczędzania energii. Powiem, że w przypadku GSM, tutaj jeżeli sobie włożymy kartę SIM, mamy 850, 900, 1800, 1900. Do połączenia głosowego, tak jak wspomnieliśmy, zupełnie wystarczająco. Jest aparacik, który coś tam działa, ale też tylko po włożeniu karty pamięci i trzeba bardzo, on zbliża bardzo, to jest takie szkło powiększające, jakbyś ze statku podwodnego wyglądał z okrętu. Dobra, schowaj się. Mamy obsługę gestów, czujnik ruchu między innymi i wyciszenie połączeń przychodzących, ale niestety mam wrażenie, jakby tutaj ten żyroskop, który był zastosowany, nie, bo chyba na żyroskopie to jest. Tutaj nie ma żyroskopu. To myślisz, co na czuja? Chyba tak. No i to właśnie na czuja działa naprawdę słabo. Nie jest człowiek w stanie wyczuć, kiedy dana opcja zadziała. Mogę się mylić, ale to jest zbyt tanie urządzenie, żeby tutaj znajdował się żyroskop. No właśnie, skoro już, ale no dobra, to nie, na razie nie. Jest też kalendarz, możecie sobie podejrzeć, to też w miarę bezproblemowo zadziała. Jest krokomierz, który niestety jest tragiczny, no z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. A co, przeszedłeś 14 kroków, pokazało 150? Nie, właśnie w drugą stronę, ja chodzę, on nie liczy. A, no tak. No jest naprawdę... Przede wszystkim jako krokomierz mogłoby to służyć, bo to jest dość prosta funkcja, chociaż tak delikatnie, żeby było to zbliżone do prawdy, ale niestety w moim wypadku nie jest. Może jakaś nam się trafiła dalej awaryjna wersja. Mamy informację o spalonych kaloriach i spalonym spalono gramów, nie wiem. Tłuszczu. Tłuszcz pewnie, tak, na pewno dobrze mierzy. Wpadnie na patelnię, to pokazuje. Proszę, ile dystansu przebyliście, wszystko bardzo, nawet fajnie jest to, wygląda zrobione graficznie, ale no niestety po prostu, kurde, nie działa. Jest monitor snu, który nie wiem na czym się opiera tak naprawdę. No, na minkach. Tak, no, na minkach się opiera. Opina się na dupie. W ustawieniach przynajmniej możecie sobie kilka rzeczy skonfigurować. Są ustawienia telefonu,
To jest podobny system, ogólnie zauważyłem. Ale poczekaj, nie daj mi dokończyć. Ustawienia telefonu. No wiem, bo już od początku mówimy, że to jest telefon. No właśnie. No SIM ma, no to jest telefon. No właśnie, ustawienia połączeń i ustawienia fabryczne, można go przywrócić niczym Androida. Jezu, jeszcze te... Nie, to już tutaj byliśmy, no to jest wszystko, ale no sam przyznasz, że... Wiesz co, to co od razu mi się... Bardzo mieszane uczucia. To co od razu mi się narzuciło jako minus, to to, że jak obsługujemy to urządzenie, to nie zawsze ten dotyk dobrze załapie. Klikniemy czasami to, czego nie chcemy kliknąć. Mała powierzchnia plus mało punktów dotyku na pewno też jest tutaj. Tak, wiesz co, i też niestety przy okazji połączenia poprzez Bluetooth z urządzeniem zauważyłem, że niestety, ale zdarza mu się nie zawsze dobrze przesyłać powiadomienia. Ze smartfona powiadomienia nie zawsze przechodzą na zegarek. No w drugą stronę, no to wiadomo. Mhm. Jak chcemy połączyć, no to działa od razu, tutaj nie ma problemu. I też pewnie jest to samo tutaj, co w tych tańszych zegarkach, innych tańszych zegarkach, jak się rozłączy już z Bluetooth z urządzeniem, powiedzmy, nie wiem, jedziemy sobie samochodem, podłączy nam się telefon do samochodu, nie działa dobrze opcja dual Bluetooth, no i mogą być przez to komplikacje. Po prostu nam się rozłączy, nie podłączy i powiadomienia nie będą mi tak przychodziły. Tak, i trzeba będzie od nowa próbować parować. No to jest minus tych tańszych urządzeń. Liczyłem też na to, że będzie do wyboru więcej tych tarcz, które są na głównym ekranie, bo w poprzedniej edycji było tego tutaj kilka do wyboru i każdy mógł coś dla siebie znaleźć. W tym miejscu niestety tego nie ma, a ta, która jest, wygląda nierewelacyjnie. Do tego, jeśli chodzi o jakość wykonania, zegarek jest poza paskiem dość tandetny. No to tworzywo sztuczne jest bardzo nieprzyjemne w dotyku. Czy będzie ono wytrzymałe na jakieś zadrapania i zarysowania? No może trochę tak, ale jednak fajnie by było, żeby też jakoś w miarę to wyglądało. Czy warto kupić ten smartwatch? Powiedz. No ja nie jestem zachwycony. Byłem naprawdę dużym zwolennikiem dwójki z ładną kopertą aluminiową zresztą, z naprawdę fajnym wyświetlaczem, z dużo lepiej pracującym systemem i z lepiej działającymi funkcjami śledzenia aktywności fizycznej. No tutaj to wszystko zawiodło. Nie wiem, co się stało, nie wiem czemu w tę stronę. No rozumiem, że chcieli to zrobić taniej, może tamten uznali, że był jeszcze troszeczkę za drogi, ale to po prostu poza zegarkiem, kalendarzem, no i połączeniami głosowymi działa słabo. Za 90 zł możemy go kupić. Pewnie już w tej chwili go nie ma, bo on tam był jakoś na przełomie listopada i grudnia w sklepach Biedronka. Może wróci jeszcze. Za 9 dyszek, no nie jest to dużo jak za smartwatch, ale muszę powiedzieć, że jak chcemy sobie kupić smartwatch, to kupmy sobie jednak coś lepszego, coś co będzie przede wszystkim pewniejsze, jeżeli chodzi o działanie. Dobra, to było na tyle. Nie ma co. Kończymy. Hyker Chrono 3 smartwatch.